Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski, mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznego raportu na nadchodzący tydzień. Tydzień z całkiem, wydaje się, sympatyczną pogodą. Wygląda na to, że ostatni tydzień października miło nas zaskoczy. Będzie bardzo fajnie. Takie jeszcze echo, jeszcze jedno echo babiego lata. Temperatury całkiem sympatyczne, ciepło, więc wszyscy ci, którzy się wybierają na Święto Wszystkich Świętych, a więc to już tak gdzieś w piątek, wyjeżdżając na długi weekend, będą na pewno bardzo mile się czuć w związku naprawdę z bardzo sympatyczną pogodą, fajnym nastrojem. Czy astrologicznie będzie tak samo fajnie, to się zaraz przekonamy. Będę mieć okazję tutaj skomentować ważne zdarzenia, to co czynię co tydzień. Wiem, że lubicie to oglądać i lubicie te moje spacery po lesie, które ja również lubię, no i więc komentujemy sobie ważne zdarzenia astrologiczne nadchodzącego tygodnia, właściwie tego tygodnia. Co nas czeka? We wtorek. Ho, ho, ho. Bardzo ważny dzień. Ważny dla nas z kilku powodów. Po pierwsze mamy nów księżyca w znaku Skorpiona. Nic może nadzwyczajnego, nów zdarza się w końcu raz na miesiąc. Więc jest to zdarzenie, powiedzmy, oczywiście ważne z punktu widzenia astrologii, bo przecież pamiętamy, że na nowiu zawsze zachęcamy do tego, żeby coś zaczynać, uruchamiać, integrować, rozkręcać, budować, tworzyć. No to w końcu jest ten czas. Świetny czas na uruchamianie nowych przedsięwzięć, zaczynanie, takie finalizowanie czegoś, uruchamianie z impetem. No ale tym razem to nie będzie to takie oczywiste i proste. Nie, przede wszystkim dlatego, że mamy na nowiu księżyca będzie mieć miejsce częściowe zaćmienie Słońca. A z punktu widzenia astrologii to nie jest zdarzenie szczęśliwe, pomyślne. Przynajmniej nie w rozumieniu planowania naszych różnych przedsięwzięć, działań, planów. Oczywiście w astrologii jak najbardziej każdy, czy w ogóle w rozwoju osobistym zaćmienie może być bardzo ważnym, pozytywnym i twórczym doświadczeniem w rozumieniu naszego wglądu, naszą nieświadomość, w nasze lęki, nasz obszar rzeczy ukrytych, zamkniętych, schowanych, ale jednak, co tu dużo mówić, dla naszych przedsięwzięć, które rozpoczynamy, rozkręcamy, zaczynamy, budujemy, zaćmienie nie jest dobrym wydarzeniem, a zatem we wtorek koncentrujmy się przede wszystkim na naszych potrzebach osobistych, na wglądzie w nasze emocje, potrzeby psychiczne, duchowe, wewnętrzne, w nasze uczucia, w naszą podświadomość, wszystko to, co gdzieś w nas siedzi, co jest ważne dla naszego poczucia bezpieczeństwa, ale z działaniami dużymi, ofensywnymi, takimi poważnymi, no bo przecież wiadomo, coś nie możemy zatrzymać się w miejscu, z dużymi działaniami lepiej się powstrzymajmy. We czwartek mamy taką sytuację dosyć podwójną ze względu na to, że Merkury będzie w dwóch różnych aspektach. Z jednej strony będzie w bardzo harmonijnym trygonie z Marsem, czyli bardzo sprzyja to szybkiemu działaniu, efektywnemu działaniu, przyspieszeniu umysłu, czyli nasz umysł pracuje bardzo sprawnie, efektywnie, działania umysłowe, intelektualne, nauka, komunikacja, negocjacje idą w sposób taki bardzo stabilny, szybki, sprawny, efektywny, dynamiczny. Udaje nam się spełniać różne ważne cele, realizować ważne cele, które wymagają właśnie takiej wysokiej sprawności, efektywności procesów mentalnych, umysłowych. To jest super, ale z drugiej strony w tym samym dniu kwadratura do Plutona, czyli tak jakby ten Merkury może mieć pewne tendencje do dotykania rzeczy niekoniecznie miłych, przyjemnych, naszych traum, lęków, przeszłości, historii, wspomnień, dziwnych naszych fobii, obsesji, namiętności niekoniecznie zdrowych i fajnych, więc uważajmy na to, co nam podpowiada podświadomość, bo może się okazać, że wcale niekoniecznie mądrze podążamy, niekoniecznie podążamy w mądrym kierunku i w mądry sposób, bo może nam się coś przeliczyć, przelicytować pewne nasze oczekiwania, więc tak warto patrzeć, co tam w naszej głowie siedzi. W piątek, bardzo ważne zdarzenie, Jowisz,
Wiemy, że jest w retrogradacji od jakiegoś czasu, ale Jowisz wraca w znak ryb. Wraca w znak ryb. Jest w retrogradacji do swojego starego władztwa. Kiedy wszedł w Barana niedawno, bardzo zaostrzyły się różne historie globalne, światowe. O tym nie mówimy może na tych naszych spotkaniach tygodniowych, ale dla naszych spraw osobistych wejście Jowisza w ryby będzie bardzo korzystne, ponieważ Jowisz jest w swoim starym władztwie, w dawnym znaku swojego władztwa, więc to mu sprzyja, to mu pomaga. To jest dla niego korzystne, a i zarazem dla nas, dla naszych planów, przedsięwzięć. To jest zwłaszcza dobre dla tych wszystkich osób, które mają poczucie, że dopadł ich kryzys, że mają wrażenie, że coś się z nimi dzieje, takiego trudnego, niedobrego, którzy mają problemy osobiste, emocjonalne, wewnętrzne, duchowe. Dla nich będzie to bardzo, bardzo dobre, więc pomyślmy o tych wszystkich sytuacjach, w których my nie radzimy sobie, martwimy się, przejmujemy. Dla tych osób, które gdzieś się pogubiły w różnym natłoku zdarzeń, emocji, procesów psychicznych, to będzie na pewno bardzo dobre, bardzo korzystne i pomyślne, bo pomagać będzie integrować właśnie ten świat podświadomości i umysłu. W sobotę Merkury wkracza do Skorpiona. Mamy już tam Słońce, mamy już tam Wenus, no więc mamy tutaj komplecik. Merkury w Skorpionie skłaniać będzie nas do otwierania się na różne ukryte zasoby i pasje umysłowe, ale związane z zarabianiem, pieniędzmi, biznesem, możliwościami. Kryzysy, które teraz nękają nas od jakiegoś czasu, najpierw COVID, teraz wojna, ceny gazu, ropy i tak dalej, powodują, że jesteśmy zmuszeni do uruchamiania naszej kreatywności i musimy się starać myśleć, co robić, aby przeciwdziałać tym naszym negatywnym zdarzeniom. Ale to uruchamia zarazem pewną przedsiębiorczą inicjatywy, wizjonerstwo i to na pewno będzie do tego zachęcają właśnie, do tego zachęca Merkury wchodzący do Skorpiona. W niedzielę Mars wchodzi w ruch wsteczny. O, na długo, na parę miesięcy. Mars raz na jakiś czas, no generalnie tak raz na półtora roku wchodzi w ruch wsteczny i wchodzi na jakiś dłuższy czas, więc to będzie bardzo ciekawe, jak będziemy obserwowali, jak to wpływa na różne zachowania społeczne, decyzje, działania, relacje z innymi ludźmi, co się będzie działo w obszarze walki, rywalizacji, agresywnych różnych działań, które przecież Mars steruje nimi. Więc jeżeli wejdzie w ruch wsteczny, wszystkie te takie bardzo ostre, bardzo agresywne tendencje, walka i rywalizacja, osłabną. Ale to nie jest do końca dobra wiadomość, bo są osoby, są tacy, którzy właśnie powinni się bardzo mocno zmobilizować, zmotywować do działania i nie mogą sobie odpuścić. Więc będzie miało to swoje plusy, minusy, zwłaszcza dla tych wszystkich, którzy czują, że mają coś ważnego do zrobienia. No, może warto przez te parę dni tego tygodnia jeszcze się mocno sprężyć, bo potem może nam się po prostu nie chcieć. Możemy nie mieć tej motywacji, która jest ważna. Bardzo chciałbym Was zaprosić na kilka zdarzeń ciekawych. 25, czyli we wtorek, akurat na pełni, na nowiu, na zaćmieniu, będę zapraszam Was na webinar astrologiczny Ekologia w astrologii w kontekście różnych takich dziwnych rzeczy jak kryzys klimatyczny i wszystko, co z tym jest związane. Jak astrologia patrzy na nasze procesy przyrodniczo-klimatyczne. W 18 stycznia rusza druga edycja, właściwie druga część kursu poświęconego tarotowi. Tarot wróżebny dla tych wszystkich, którzy zajmują się praktyką tarota, chcą go zgłębiać, jego tajemnice, jak efektywnie wróżyć tarotem, to jest właśnie dla Was kurs zdecydowanie. 19 stycznia zaś astrologia dla początkujących, czwarta edycja kursu. Zapraszam serdecznie tych wszystkich, którzy są adeptami astrologii, ale też i chcą poznawać tę wiedzę, rozwijać się w niej, poznawać sztukę astrologiczną, więc jest to na pewno przydatne. 9 marca druga edycja kursu Astrologia Prognostyczna. Dla tych wszystkich, którzy fascynują się prognozami, technikami prognostycznymi, zapraszam bardzo serdecznie. Przepraszam, Astrologia Medyczna. Astrologia Medyczna, Astrologia Prognostyczna będzie niedługa, czyli 9 marca Astrologia Medyczna.
cały czas już jest w sprzedaży astrokalendarium na rok 2023. Zapraszam serdecznie tych wszystkich, którzy lubią badać, co nam planety przynoszą, co nam gwiazdy szykują na każdy dzień. Więc w sklepie dostępny z moim autografem astrokalendarium na rok 2023 zapraszam serdecznie.